Chcieliśmy wszystkich widzów zaprosić do Centrum Kultury w Gdyni na najnowszą produkcję Balladyna Słowackiego. Balladyna, która jest lekturą, która jest tekstem powszechnie znanym. My chcemy ten spektakl, tę Balladynę pokazać w zupełnie nowej odsłonie. Chcemy przede wszystkim młodzież zachęcić do obejrzenia tego przedstawienia, ponieważ teatr lekturowy dość często kojarzy się z teatrem bardzo poważnym, czasami teatrem takim nawet troszkę, bym powiedział, sztampowym. Przygotowaliśmy spektakl, który, mam wrażenie, jest zupełnie inny. Mam wrażenie, będzie zaskakujący, a na pewno pozwoli młodzieży, młodym ludziom zupełnie inaczej spojrzeć na teatr, odkryć, czym jest teatr, jak się można bawić teatrem i jak naprawdę można w teatrze przeżywać prawdziwe, piękne emocje. Spektakl jest przygotowany z myślą i o widzach dorosłych, i o młodzieży szkolnej. Zapraszam Państwa serdecznie, polecam Balladyna, Centrum Kultury w Gdyni, premiera 25 maja o godzinie 19. Gramy 5 spektakli w miesiącu maju, teraz do końca maja, a kolejne spektakle w czerwcu. Zapraszamy i polecamy. Gdzie dach słomiany? Może słyszałaś kiedy o hrabi Kirkorze? Otóż Kirkor, to ja. Toś matce staruszce przyszło do głowy. Oto niech rankiem idą w las dziewczyny, a każda weźmie dzbanek z czarnej gliny. I niechaj malin szukają po lesie. A która pierwsza dzban pełny przyniesie świeżych malinek, te weźmiesz za żonę. Wyborna rada. Niech o słońca wschodzie w las idą córki z dzbankami na głowie. Ta, która pierwsza powróci, to się zowie hrabini Kirkor. Siostrzyco moja, jakie szczęście! Jeszcze nie złowione. To szczęście, siostro, może nie dla ciebie. O, moja siostro, jeśli nie będę panią Kirkorową, to będę pani Kirkorowej siostrą. A tobie trzeba jutro wziąć się ostro do tych...